Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Origins. Ja jestem SafeMode, a dzisiaj kolejna mapka. Chcecie, żebym zawsze wykonywał wszystkie mapki z Origins, które będą się nam pokazywały, oraz to jest innych jeszcze gierek, też ze stajni oczywiście Kingdom Rush, czyli Iron High. To oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło z tego powodu, a my lecimy z koksem. Patrzyłem się, że tylko i wyłącznie Lili, z tego co widziałem, jeszcze nie nagrywałem. Wszystkie na postaci już były, chociaż... Nie, Xin też był. Ja zobaczyłem, że ta postać była na 200%, na pewno był on. Chociaż Xin... Sprawdzę, czy pójdzie jeszcze raz, ale wydaje mi się, że Xin był, bo ja go kojarzę, ale Lilith... jej nie widziałem, przynajmniej, żeby ona to była na odcinkach, więc ją sobie zagramy. Może w kolejnym odcinku będzie Xin, jeśli go faktycznie również nie było. Lilith, co ona to w ogóle ma? Ma True Damage, który ma 30% szansy na... Instakilla, jeśli nabijem go na maxa, bardzo, bardzo fajny. Na początku jest oczywiście 10% szansy, ale 30% szansy naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemne. Tu mamy absorpcję przeciwników. Nie wiem jak to ma jeszcze tutaj, mam to rozumieć. Tutaj mamy tworzenie Ringu of Fire, który zadaje damage przez cały okres czasu. To jest dosyć ciekawe i nawet często to się udaje. Bo nie przeważałem, co on w ogóle robi, więc ja wezmę sobie chyba to na maxa. Oraz tutaj mamy szansę na zrespienie się. To kosztowało tylko jeden punkt, więc wziąłem sobie na maksa, czyli wydałem na to tylko 3 punkty, więc opłacało się według mnie. Zawsze jest jakaś tam szansa na zrespienie się, jeśli mnie zabiją. Tym bardziej, że ta postać ma strasznie malutko życia. Widzicie, tutaj ta postać, czy też, o może ty tutaj nabiję na maksa 600, macie przy nim, macie 380, ale on ma duże armor, to troszkę jest inaczej, bo ona, a nie, ona ma medium, ale jego sobie słabiej radziła. A tutaj widzicie, te poziomy życia troszeczkę nam mówią o tych postaciach. 620, bo on ma chyba najwięcej życia. Chyba tak, to on, smoczek ma najwięcej życia w tym przypadku. Ale ten też, nim się też grało bardzo przyjemnie, a chociaż ma tego życia bardzo, bardzo mało. No ale dobrze, nabijemy to na maksa, mówiłem, to będzie kosztowało nas troszeczkę, ale 270 damage to jest sporo. I tutaj ostatni nasz skill to jest pół na pół, mamy szansę albo zrespimy meteoryty, albo zrespimy upadłego anioła. Dosyć fajnie on bije, bo jak widzicie, już mam 7 poziom, więc grałem sobie tą postacią chwilkę, żeby ją nabić. Grałem na tej mapie, bo ta mapka według mnie jest bardzo fajna do nabijania poziomów. Jak mi się wydaje. Tutaj zostaje nam tylko i wyłącznie nabicie tego, ostatni upgrade do cofania. Tak, tak, to jest do cofania. Zresztą prawie każde drzewko tak naprawdę z Kingdom Rush'a jest strasznie podobne. Naprawdę one są strasznie do siebie podobne. Trzy ścieżki prawdopodobnie. Tak, trzy ścieżki. No i ten bohater. Powiem tak, o, bohater jest ciekawy, ale myślę, że mógłby być lepszy. Mógłby być lepszy, takie mam wrażenie. Ale zobaczymy to później w praniu jeszcze. A postawmy ich maksymalnie z dołu, tych postawimy... Powiedzmy tutaj gdzieś. Tutaj postawimy w takim razie druida. Łucznik. No i tu musimy wręcz postawić. Postawimy w tym miejscu. Powiedzmy tutaj. I tu damy samych już łuczników akurat. No i dobra, mamy naszą kombinację. Tu mamy naszych ludzi, mamy jakieś kryształy, które będą na pewnie coś robiły. Jakieś rzeczy tutaj do zdobycia. Nie wiem, do czego to się będzie odnosiło teraz. Okej, tu jest kolejny. Już jest drugi. Już jest druga czaszka. W poprzednim odcinku też była jedna taka czacha, tak już jest druga taka czacha. I pewnie to będzie na pewno coś z tego będzie się tworzyło. Tutaj już idą nam jednostki, jak zresztą widzicie sami. Więc co? Zobaczcie, co teraz dają. Widzicie? To jest ten właśnie atak. Jak widzicie sami, jest dobry na nabity czy na maksa. Rzecz jasna. I tutaj patrzę, bo tutaj na pewno będzie znowu coś, bo to też zawsze coś musi być. Te ringi byłyby fajne, żeby ktoś to był. Aha, to jest damage stały, dobra. I to mi pomaga. To jest jakiś tam stały damage, to będzie zadawane naszym tutaj oponentom. Fajnie, powiem szczerze, bardzo, bardzo przyjemne. Nabijmy tutaj, tego nabijemy chyba jako pierwszego na maksa, bo on będzie miał bardzo fajne miejsce. Więc ten się oczywiście przyda. Damy dalej, rzecz jasna. Tam tu meteoryty. Mam nadzieję, że to wygram. Latające już idą. To nie jest fajne. Latające w tym momencie nie są zbyt ciekawe dla nas, ale użyjemy chyba pioruna. Damy sobie z nim radę.
Dla pewności ten piorun, bo jednak wiecie co? Może bym sobie jakoś tu poradził. Okej, użyj pioruna. Wy się cofajcie. Mogę was na was poklikać i co to nam da? Naklikałem was i co? Cofnęliście się, tak? Mam to tak rozumieć? Okej, jakoś dali sobie z tym radę, ale powiem, że jest ciężko. Jest nawet ciężko w tym momencie, okej. Użyj pioruna. Nie wiem. A dobra, czy widzicie? Ptaszki mają jeszcze kamienie, które mogą mnie atakować. Ciekawa sprawa, bo to jest też nowa rzecz. Teraz co, użyj pioruna, tak? Znowu? Ale co, na was? Nie mam możliwości jeszcze, więc na tego nie użyję oczywiście, ale sprawdzę to sobie na pewno. To coś mi faktycznie da, użycie pioruna na tamtych akurat. Nie wiem. Ale chcę sprawdzić, więc teraz jak on mi powie, użyj pioruna, użyję prosto w niego pioruna. A w niego nie mogę, ale mogę tutaj użyć. I co? Halo, użyłem pioruna i co, coś z tego mi da? No nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale no, po znowu będzie się pluł, użyj pioruna. Może mam użyć pioruna, żeby go uratować. Może o to tutaj chodzi z tym piorunem. Może faktycznie. Spróbujemy jeszcze raz go użyć. Aj, widzicie, za późno. Nie mam go naładowanego. Potrzebuję tu wsparcia. Halo, nie uciekaj. Nie udało się. Nie udało się znowu. Mam tutaj siły ognia, mam wrażenie. Potrzebuję tutaj więcej życia u nich, zdecydowanie. Teraz powinien być troszeczkę mocniejsi. Tam, on znowu pewnie prosił o tego pioruna, a jego znowu nie mogłem dać. Słabe to jest troszeczkę, no ale okej. Tu muszę ich zatrzymać jak najbardziej tutaj na górze już, bo tutaj jak zjedą w dół, to wtedy są problemy spore, żeby ich tutaj jakoś wybronić. Znowu lecą z kamykami. Znowu nabijam tutaj tego pana w takim razie. I mniej będzie, że sobie jakoś tutaj wszystko poradzi. Oślij tam moja droga tutaj. Kolejne jednostki. No i mamy teraz piorun, więc co? Używamy pioruna. Użyj pioruna, użyłem pioruna. No nie wiem, jak ci tutaj pomóc. Nie mam pojęcia, jak mu tutaj pomóc tak naprawdę. Na pewno on chce pomocy ode mnie. Ale nie wiem, jak mam mu tej pomocy udzielić. Po prostu nie wiem. I nie mogę użyć, nie mogę po prostu użyć. Klikłem tam w niego, ale to nic nie daje. Dobra, użyjmy tutaj znowu. Znaczy tutaj meteorytu. Nowa jednostka, Orc Mag. Duża odporność na naszą tutaj magię. Szybka regeneracja życia. To jest niezbyt fajne. Lifelink aura. No zobaczymy, co to będzie. A, czyli leczy wokół siebie, widzicie? On ma być leczony minimalnie. No bo chodźmy na tą stronę teraz, albo nie, pójdźmy tutaj, szczel swój atak AOE, właśnie. Teraz chodź tutaj. Teraz chodź tutaj spokojnie na tą stronę. No, mam już to kolesia nabitego tutaj jako pierwszego, fajnie, nabijemy teraz tych wyżej następnie. No i miejmy nadzieję, że sobie to jakoś poradzą. Przecież jeszcze nie. Jak on będzie znowu pytał o tą aurę, użyjemy wtedy ją. Użyjmy. No i co? Ej! Jak ci pomóc, chłopie? Kurze, źle się z tym czuję, bo on coś mówi, on chce tej pomocy. Ja rozumiem, że on chce, żebym użył pioruna, ale nie wiem, w jaki sposób mam go użyć. O, widzicie, to są właśnie ci upadli, te upadły anioły. Są słabe, cóż mówią, teraz widzę. To dosyć bardzo słabe. W porównaniu do tego, co nam daje meteoryt. Meteoryt o wiele lepiej tutaj sobie radził, no ale okej. Teraz co? Okej, mogłem użyć jednak. Jakimś cudem mnie się udało. Za 20 razem. Dosłownie. Aha! I mam bohatera, o to tutaj chodzi. Zyskałem bohatera. Pane boskie. It's hammer time. Okej, pójdźmy w tą mańkę. A i tutaj też przerobić tego nabij jeszcze oczywiście. No i dobra, idę teraz z boku, więc zobaczymy. Ich znamy już oczywiście. Blood Orc. No dobra, zobaczymy jak nam z nimi pójdzie.
ale tutaj myślę, że ty sobie poradzisz, skoro już cię uwolniliśmy, więc pokaż co potrafisz. 420, 11, 17 damage'a. Słabo, bardzo słabo bym powiedział wręcz. Ciekawe, czy odblokuje ciebie też do wyboru później? No pewnie nie, bo ty wiem, że chyba jednak nie. No ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Radź sobie oczywiście, walcz dzielnie za to twoje po prostu życie, które uzyskałeś dzięki temu, że cię uratowałem, więc tym bardziej oddzięć się podczas walki samej już. No, jego życie się powoli zwiększa mu się samo damage, więc spoko, fajnie. Więc bawcie po prostu, baw w takim razie. Miłej zabawy, nabijaj poziomy i oby ci się dobrze tutaj wiodło. Dobra, chodźmy tu oczywiście im pomóżmy, bo wiecie, tam możemy sobie oczywiście gadać, że spoko, on sobie ma poradzić, musi sobie on sam poradzić. No ale to nie chodzi o to, my musimy po prostu jego tutaj wesprzeć w jego tej walce. Ma już piąty poziom, bardzo fajnie nawet. Dimage'a? Ej, powiem, że mam bardzo dużo, że ma życia teraz już. Ty nie ma żadnych umiejętności, widzę. To tylko smutne, bo powinien coś mieć jeszcze on. Jakiś atak AOE, czy cokolwiek innego, nie wiem, jest taki, okej, okay, był jakiś atak tutaj. To był atak zasięgowy, ale w jednym punkcie, prawda? Chodź teraz na górę. Zdecydowanie, chodź tutaj. Na pierwszą flankę. Powiedzcie, no, przecież podać tą jednostkę, zbudowaliśmy, prawda? Dobra, podbijmy to troszeczkę, aj! Dobra. O, damy radę z tym. Mam wrażenie. Ale mam wrażenie, że to się teleportuje jakieś dziwnie, bo jest to nieznowu nagle oni się zmieniają w dziwne strony. Green Arrow. Okej, okay, czyli jakiś nowy achievement też się pokazał. Tylko potem chyba nie było z tego, by wynikało, ale spoko się, że wszystkie achievementy możliwe już mam, ale z tych podstawowych, prawda? No w tym razie ono się strzał, już wszystkie mam. Ryton? To są te ptaki? Tak, to są ptaki! Czyli teraz będzie wielki spam ptaków. Uuu, to nie jest fajne. Ptaki, spam ptakowy nie jest fajny, bo ptaki nie są zbyt ciekawe pod tym względem. Bo jest ich strasznie dużo. Potrzebuję nabić jak najwięcej tutaj oczywiście naszych... ale boskie, będzie ciężko. Ciężko tutaj ptakami będzie teraz mi ogarnąć się. Bo jak sami widzicie, no ich jest sporo i... Ja tak bardzo nie chcę nabijać wszystkich tutaj łuczników po kolei, ale będę musiał po prostu teraz to wszystko tutaj ogarnąć, jednak nabić im te wyższe poziomy, żeby jednak z tymi ptakami troszeczkę lepiej tam szło. Jak widzicie, taktyka Only Arrow jest naprawdę zawsze dobra. I patrzcie, dziewiąty poziom ma, już przebił naszego tutaj kolesia. Paranoja, po prostu jakaś paranoja. Mimo faktycznie się bardzo szybko poziom nabija, bo to jest chyba postać tylko i wyłącznie na tą gierkę, na pewno jest postać na tą gierkę tylko i wyłącznie, no ale... Okej. Okay. No okej. Okay. Dajmy tutaj pana i tutaj dajmy jeszcze mu wsparcie takowe. I, a dobra, walnijcie go jeszcze tutaj oczywiście meteorami i fajnie, patrzę od razu wręcz. No dobra, spoko. Może być, zrobimy jeszcze tutaj pioruny, wszystko na maksa, też szelm oczywiście. Oj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dajcie sobie z nim radę. Dajcie sobie radę, spoko, fajnie. Bardzo, bardzo miło mi z tego powodu. Bardzo miło mi to widzieć. Okej, pójdźmy sobie na przednią flankę. A ty chodź tutaj, bić się. Wszystko powinno być w miarę w porządku. Okej, trzech poleciało. Bijmy jeszcze wyżej, jednak żeby oni sobie faktycznie mogli też lepiej radzić z tym wszystkim, więc trzeba to ich troszeczkę wesprzeć. O, spoko, poszło bardzo, bardzo easy. Okej, ty chodź na tą flankę, nabij sobie ten 10 poziom, bo może mi się później przydać. Nikogo chyba... nie, ten... Burner nie kojarzę, nie wiem do końca co to może być, ale zaraz się oczywiście przekonam. Dajmy slipa już powoli, bo slip z tego co pamiętam był dosyć mocny w pewnych sytuacjach, mógł się bardzo przydawać. No to chciałem go tutaj gdzieś mieć na uwadze, żebym mógł go postawić sobie. To mamy nabite, spoko, fajnie, to już sobie rzućmy. Pójdźmy sobie tutaj jakiś atak, szkoda, że akurat ten, no ale spoko, rozumiem. Nie można mieć przecież wszystkiego, tu potrzebuję wsparcia, po prostu tylko 3 jednostki, a ich poszło 4. Dajmy im tutaj podbicie. I zdecydowanie potrzebuję jakąś tam siłę wsparcia, bo bez tego bym sobie oczywiście nie poradził z tym wszystkim. Więc teraz poszło nam w miarę easy. Dobra, potrzebuję taką im tutaj zdobyć niewrażliwość, bo to będzie potrzebne. Oczywiście pewnie niewrażliwość to jest
bardzo dużo, więc spoko. Powinno to już pójść nam w miarę prościutko. I oczywiście lecimy dalej. O, ptaszki, tutaj będzie mnóstwo ptaszków od góry leciało. No dobra, okej. Okej. Idź tu na boki, bo te takie niosą kamyki, więc też jest słabe. Ale nie wiem, że sobie z nimi oni jakoś tam poradzą. Z nimi problemu nie powinno być. Oby. Chyba tego też nabiłbym na strzelanie tymi pociskami i tego też również później bym sobie ponabijał. I to powinno nam się w miarę fajnie już teraz ułożyć czyściutko i powinniśmy sobie dać tutaj radę. Z tym kolejnym atakiem oczywiście. Zobaczymy. Etiny z tej strony i z tej strony dopiero nam ruszają. Ty pilnujesz tej flanki, mam nadzieję, że sobie tutaj z tym poradzisz, z tym wszystkim. Ty pilnujesz tej flanki. I spoko. Powinno być okej. Dobra, wszystko już tutaj nabijamy. Na maksa bym chciał tutaj nabić tego przynajmniej. Tego też, ale może to w drugiej kolejności bym go akurat sobie szczelił. Bo pamiętaj, że tutaj on w tym miejscu broni dwóch ścieżek, czyli ścieżki prawej oraz lewej. A tutaj etiny lecą, więc no tym bardziej jakiś atak AOE by się tutaj oczywiście przydał. Już go mamy. Przydałby się jeszcze tutaj. No tutaj oczywiście nabić go przynajmniej jeden poziom, jak się mówi. Dobra, puśćmy to w ten sposób i dajmy jeszcze tutaj atak meteorów. Super. Lubię ten atak meteorów. Czemu się cofnął? No właśnie, to jest słabe. Ja byłbym ci chyba... Aj, damage. Oj, się cofaj, cofaj się, zdecydowanie. Nie potrzebuję. Kryształy teleportują ich? Co ich teleportuje? Kryształ chyba z tego by wynikało. I rozwalony kryształ działa chyba na ich korzyść, a cały kryształ na moją. Chyba tak. Te pioruny po prostu na nabicie na maksa są strasznie, strasznie mocne. Dobra, nabijmy ten przynajmniej jeden poziom i tego, jak mówiłem, chciałbym jeszcze nabić. Tu możemy nabić dwa? Nie, nabijmy tego jeszcze. Ten ma poziom dopiero drugi, ten też ma poziom drugi. To słabo, prawda? Okej, oddal się w dół i teraz leć już do góry ze wsparciem. No i ruszajmy z koksem. Nikogo nowego chyba tutaj nie będzie. Więc tym się nie powinny za bardzo co przyjmować. Tylko ty nie nabijesz poziomu, bo ty nie walczysz. To jest słabe, bo ja tobie chciałbym na poziom nabijać ciągle, systematycznie. Okej, meteoryt poleciał. Tu atak potrzebujemy chyba niekoniecznie. Damage i to nabijmy. Bo te flanki, co widzicie, bardzo fajnie oczywiście radzą, bo to jest długa ścieżka. A z tej ścieżki aż tak dużo tych jednostek nie leci, ale tutaj, no to ten strona sobie będzie narażona na wszelakie ataki, bo tutaj repozory nawet lecą dobre jednostki, więc tym bardziej trzeba tutaj oczywiście im pomagać. Chodźcie na tą flankę. Tutaj mamy, dobijmy tutaj jeszcze oczywiście ten nasz atak specjalny. To jest ostatnia runda, więc się nie powinniśmy aż naprawdę tym wszystkim przejmować, no ale w razie było oczywiście fajnie tutaj mieć, rzecz jasna. Na uwadze. Szukam jakichś tu oczywiście ukrytych rzeczy jeszcze. Póki co nic nie znalazłem. Okej, użyjmy teraz już atak. Bo mogłoby to się dla nas różnie skończyć. Jak chciałbym jednak przejść to no, na 100%. Bez większych problemów. Wszystko ponabijane. Po prostu wow, fajnie. No jest na nowo ten druid. Nie wiadomo po co on tutaj jest, ale jest, żeby nie było tylko i wyłącznie only łucznicy. Oczywiście plus obrona na końcu. No i dobrze, powiem wam tego. Teraz ostatnia walka, finalna już pewnie. Tutaj będzie właśnie miejsce na bossa. Aż po prostu to widać, że tam będzie boss. To? Nie wiem, co to robi. No to jest fajne, więc weźmiemy sobie to jednak. Ale w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się już w ostatnim odcinku. Przynajmniej na razie w Kingdom Rush'a, chyba że faktycznie coś tutaj będzie jeszcze dalej. Ten smok na pewno powinien jeszcze być i ta ścieżka też będzie na pewno nam to jeszcze dorzucona w kolejnych aktualizacjach do tej gierki. Może tutaj coś w tych rejonach? Mógłbym sobie to wyobrazić. A przykład tutaj jeszcze, żeby wprowadzili wejście na tą górę i tam na górze też wrzucą nowego bossa. Zobaczymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Kingdom Rush'a. Na razie, hej, hej. Bye.